Dzisiaj przyszła pora na opowiedzenie Wam o moim planie treningowym. Zapraszam. To, że ułożyłem sobie plan treningowy, to jest tutaj nadużycie i to bardzo duże, ponieważ plan treningowy został ułożony dla mnie, a właściwie nie do końca dla mnie, ja po prostu zaadaptowałem to, co ktoś zrobił dla siebie. Mam dwa treningi, dwa plany treningowe na dwa dni, ponieważ dokładnie tyle w tym momencie chodzę na siłownię i chwilowo nie mam zamiaru tego zmieniać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, zobaczymy, jeżeli w przyszłości będę miał więcej czasu i więcej chęci, właściwie głównie więcej chęci, to może coś się w temacie zmieni. W każdym razie oba treningi są to treningi typu full body workout, czyli przećwiczenie wszystkich partii, góry i dołu. Dodatkowo zawierają ćwiczenia wielostawowe i ćwiczenia izolowane, czyli w gruncie rzeczy najlepsze połączenie. Jeżeli ktoś wie, o czym mówię, to na przykład rozpozna martwy ciąg, czy podciąganie się, czy rozpiętki, czy wyciskanie na ławce prostej, czy wyciskanie na ławce skośnej. Tak czy inaczej, wszystko to ma zmaksymalizować wyniki i dzięki temu, no przede wszystkim chciałbym osiągnąć swój cel, czyli poprawić swoją sylwetkę, bo jeżeli chodzi o siłę, to tak jak już kiedyś mówiłem, będzie to zrobione w następnej kolejności. Więc dzisiaj wyjątkowo przeprowadziłem sobie trening planem B i w piątek będzie przeprowadzony trening planem A. I niestety plan A to jest ten, którego bardziej nie lubię, chociaż jak sobie tak patrzę, to jest dla mnie troszeczkę łatwiejszy, ponieważ bardziej tutaj absorbuję grupy mięśniowe, które mam trochę lepiej rozwinięte. Więc ja będę Was informował w miarę na bieżąco, jeżeli chodzi o wyniki i o jakieś zmiany, a może kiedyś pokuszę się nawet o przedstawienie Wam dokładnego planu. Tak czy inaczej, to tyle ode mnie w ten siłowy wtorek. Do następnego! Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.